Muszę przyznać, że chociaż spodziewałem się tytułu, który zdeklasuje wszystkie dotychczasowe modyfikacje do Gothica, zaskoczyłem się, jak gładko do tego doszło i na jak wysokim poziomie stoją Kroniki Myrtany. Brakuje jeszcze tylko, żeby Piranha Bytes oficjalnie załączyło tytuł do całej sagi i żeby pojawiło się na nim ich logo. A mielibyśmy tym samym to, czego wszyscy fani od tak dawna wyczekiwali, czyli być może nieco luźniejszego, ale tak naprawdę kolejnego Gothica z krwi i kości. Jest przynajmniej 10 powodów, dla których każdy jego fan powinien sięgnąć po tą świetną produkcję. Serdecznie zapraszam. Gdybym miał sobie wyobrazić idealny dodatek do drugiego Gothica, to nazywałby się właśnie Kroniki Myrtany. Podczas podróży po Archolos cofnąłem się do przeszłości, gdy po raz pierwszy odkrywałem Corinis i miałem wrażenie, jakbym odwiedzał jego jakiegoś nieco bardziej egzotycznego brata. Praktycznie wszystko, co twórcy wiedzieli o tym miejscu, to był fakt, że na Archolos powstaje najlepsze wino. I co niesamowite, udało im się stworzyć wyspę, w której powietrzu zawisła taka właśnie włoska aura winnic i pełnego słońca, skrzyżowana jednocześnie z klimatem typowym dla Corinis. Jako fani dostaliśmy więc podwójny prezent. Wielki powrót tak dobrze znanego świata, oprawionego w nową, wciągającą historię i jednocześnie wycieczkę do zupełnie innego kulturalnie zakątka Królestwa Myrtany. Bardzo ciekawym zabiegiem narracyjnym okazało się przedstawienie historii z perspektywy biednego, aczkolwiek ambitnego Marvina z pobliskiej wyspy Londram. Nie ma tutaj Xardasa, który wsparłby go w dążeniach do ocalenia całego świata, jest za to prosta fabuła bez patosu, którą można by podsumować słowami samo życie. Nieprzesadzona, pasująca do realiów gry. Marvin ze swoim bratem Jornem przybywają na Archolos w poszukiwaniu lepszego życia i od razu czują do siebie niechęć mieszkańców, wśród których znajdzie się jednak kilka pomocnych dłoni. Mam wrażenie, że któryś z twórców spędził trochę czasu pracując za granicą, ponieważ szczególnie na początku bardzo fajnie został tu oddany klimat towarzyszący byciu na obczyźnie. Oczywiście na wszystko musimy zapracować Marvina rękami, a fabułę będą popychać do przodu różne z pozoru raczej zwykłe wydarzenia, którymi poprzeplatane są pierwsze rozdziały. Sam początek gry przypomina w ogóle taką niezobowiązującą wizytę na Archolos, która dopiero z czasem przeobraża się w poważny wątek. Dzięki temu, że poprowadzono historię w taki właśnie sposób, zupełnie nie wiemy, czego się spodziewać w kolejnych rozdziałach i nie budujemy jakichś konkretnych, sprecyzowanych oczekiwań, tylko po prostu cieszymy rozgrywką. Ostatecznie zaś dostajemy niebanalną opowieść z zakończeniem, które również określiłbym słowami samo życie. I to jest w Kronikach piękne. Z wyspy zostało wyciśnięte maksimum. Nie znajdziecie tutaj ani jednego miejsca, które wyglądałoby na niepasujące do charakteru Archolos. Mówi się, że to jest cecha Piranha Bytes, że potrafią budować tętniące życiem światy, w których wszystko ma swoje miejsce. Twórcy Kronik zrobili dokładnie to samo, a nawet poszli dalej. Ta wyspa działa jak żyjący organizm, który ktoś dokładnie zaplanował w najdrobniejszych szczegółach. Zasługujący na uwagę jest fakt, jak bardzo lokacje różnią się od siebie. Przykładowo, jesteście w wiosce Silbach, to nigdzie indziej nie poczujecie się tak jak właśnie tam. Każde miejsce ma coś bardzo dla siebie charakterystycznego i to nie tylko kwestia samego jego wyglądu, ale też nastawienia i mentalności zamieszkujących go ludzi. W słonecznych winnicach jest więcej energii i wigoru niż w takim odizolowanym od społeczeństwa depresyjnym wilczym leżu. Wszędzie jest jakaś historia do odkrycia, czy też stare krypty oraz cmentarze zamieszkane przez trolle i cieniostwory, do których możemy wyruszyć w poszukiwaniu łupów. Praktycznie każde badanie jakiegoś rozdroża, jaskini czy górskiego występu skalnego kończy się wzbogaceniem naszego ekwipunku i chociaż ten świat nie jest duży, to po przejściu całej gry naprawdę eksplorując teren, i tak mam wrażenie, że nie poznałem wszystkiego, co gra ma do zaoferowania. To zadziwiające, jak wiele udało się wykrzesać z tego starego silnika gry. Można by pomyśleć, że zaskoczyć może już tylko fabuła czy dobre udźwiękowienie, a tutaj mamy niespodziankę z zupełnie innej strony. Kroniki Myrtany są napompowane różnymi ciekawymi rozwiązaniami, począwszy od rozsianych po całej wyspie gońców gildii kupieckiej, za kilka sztuk złota gotowych zawieźć nas w pożądane miejsce, poprzez zbieranie konkretnych warzyw, bo możemy sobie sami ugotować zupę czy zrobić zapiekankę, aż po takie ekstrema jak posiadanie własnego domu i to w samym sercu miasta. Domu, który jeśli tylko mamy złoto, możemy wyposażyć jak tylko chcemy, w rzecz jasna w sklepie meblowym. To oczywiście ledwie wierzchołek Góry Lodowej, a jej odkrywanie sprawi wam na pewno wiele satysfakcji. Miasto Archolos
to niewątpliwie serce całej gry. Na jego temat można byłoby przygotować całą serię materiałów zgłębiających to miejsce, bo nie sposób go tak łatwo opisać. Przede wszystkim miasto Korinis w porównaniu z nim to takie trochę Zakopane, które postawiono obok Warszawy. W stolicy Archolos na sam początek po prostu się gubimy i nie ma na to rady. Na szczęście dzięki panującemu tam kapitalizmowi mamy miejskich gońców gildii kupieckiej, którzy za drobną opłatą zaprowadzą nas gdzie będzie trzeba. Miasto podzielone jest na kilka części i nie wszędzie będziemy mile widziani. Zwłaszcza na początku gry naprawdę trzeba uważać po zapadnięciu zmroku, bo na ulicy pojawia się sporo podejrzanych typów, którzy bez pardonu w trzech lub czterech zasadzą się na nas, żeby zabrać nam dobytek i zniknąć. Jeśli wydaje się wam, że szybko się można w nim zadomowić, to tu też czeka zimny prysznic, bo nie wy jedni o tym myślicie i bez właściwych dokumentów z miejskiego urzędu nic nie zdziałacie. Miasto Archolos to także sklepy, których nie spotkacie nigdzie indziej, główne centrum życiowe na wyspie i wiele innych atrakcji, których nie odkryjecie, dopóki trochę w nim nie pomieszkacie. Oprawa dźwiękowa to wyższy poziom sztuki, ponieważ utwory są po części wariacjami tych znanych nam z Gothic 2, a po części są zupełnie nowe. Gdzieś nawet chyba słyszałem coś z Gothic 3. Tak czy inaczej, mamy tu pięknie odegrany klimat wyspy, która jest pod panowaniem myrtańskim, ale jej korzenie są tak naprawdę zupełnie inne. Widać, że zostało tu zainwestowane naprawdę sporo pracy, co zresztą sami usłyszycie. Jak to napisał Barnaba Ziegiel w CD Action, dzięki dubbingowi chcę słuchać dosłownie każdego dialogu. I ja się pod tym podpisuję. W kronikach mamy tylu różnych profesjonalnych aktorów głosowych, że wznoszą oni ten tytuł na wyższy poziom. Bo czym byłaby nawet najlepsza historia, piękny świat i świetna muzyka, gdyby nie nasz wspaniały polski dubbing. Mirosław Zbrojewicz, Cezary Żak czy Michał Klawiter. Dzięki nim i wielu innym aktorom ta produkcja to klasa sama w sobie. Gdy opublikowałem film na premierę Kronik, w którym opowiadałem, dlaczego moim zdaniem warto zagrać w ten tytuł, wspomniałem o wyborach, które będą wpływać na dalszą fabułę. Z radością stwierdziłem więc później, że ocalając komuś życie, mogłem czerpać z tego powodu profity w dalszej części gry lub też nieoczekiwany splot wydarzeń sprawiał, iż dana postać znów stawała na mojej drodze. Ta gra daje wyraźne profity za bycie dobrym, ale też bez skrupułów potrafi żerować na naiwniakach. Oducza również zadawania wszystkich możliwych pytań napotkanym postaciom tylko dlatego, że możemy je zadać. Chociaż ciągle zapytamy nieznajomego, kim jest i czym się zajmuje, to utemperowano przesadną przyjazność świata, który teraz mniej się przejmuje obszarpanym uchodźcom, jakim jest początkowo nasz bohater Marvin. To według mnie nieco mniej wyróżniający się na tle pozostałych punktów, ale równie istotny czynnik wpływający na odbiór gry. Gra jest trudna, albo inaczej, przejście drogą od zera do bohatera zajmie nam sporo czasu i trzeba się będzie napocić. Balans rozgrywki został tak ustawiony, żeby naprawdę trzeba było się zaangażować w grę. Kiedy już odkryjecie, że po zrobieniu większości z obecnie dostępnych zadań i okradnięciu lokalsów z ich skromnego dobytku, ciągle ledwo wiążecie koniec z końcem, żeby zakupić niezbędne wyposażenie, będziecie musieli trochę się wysilić i pogłówkować nad sposobami zarobienia dodatkowego złota. To jednak nie jest przeszkoda, ale zaleta, ponieważ w połączeniu z poprzednimi punktami sprawi tylko, że wsiąkniecie jeszcze bardziej w ten świat. Ostatni podpunkt zachowałem dla najbardziej niezdecydowanych. Jeśli wszystko, co do tej pory powiedziałem w filmie, jeszcze was nie przekonało, to chciałbym przedstawić kilka niepodważalnych faktów, które w przeciwieństwie do poprzednich argumentów nie będą moją opinią. Modyfikacja Kroniki Myrtany Archolos w ciągu 5 dni od wydania została pobrana ponad 100 tysięcy razy i to tylko na Steamie. 2 tygodnie po premierze 98% z ponad 5 tysięcy recenzji, które tam się pojawiły, były pozytywne. Gra uzyskała nagrodę Mod of the Year na anglojęzycznym serwisie Mod Database. Ponadto w czasopiśmie CD Action wystawiono jej ocenę 8+/10 i umieszczono ją na okładce styczniowego wydania. Chciałbym podkreślić, że gra oferuje jeszcze więcej, a powyższe 10 punktów to tylko wybrane przeze mnie jej części składowe, które najbardziej przykuły moją uwagę. Przez wzgląd na to, że naprawdę nieczęsto zdarza się mieć do czynienia z takim tytułem, postanowiłem najpierw solidnie go ograć i dopiero wtedy wyciągnąć wnioski. W moim przypadku kroniki zafundowały mi powrót tam, gdzie zawsze chciałem powrócić, choć w formie, której się nie spodziewałem. Sądząc po grupach zbierających fanów Gothica na Facebooku, tytuł ten jest już nieoficjalną kontynuacją sagi Gothic, prawie jednogłośnie tak okrzykniętym przez społeczność.
Jeśli więc nie mieliście jeszcze przyjemności wybrać się w tą podróż, to koniecznie nadróbcie straty. Dzięki za uwagę, zapraszam Was do innych moich filmów, a jeśli materiał ten Wam się spodobał, zostawcie kciuk w górę i subskrybujcie kanał. Trzymajcie się i do usłyszenia.